Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Your Turn to Die. Przechodzimy do finałowej fazy partu pierwszego, chaptera drugiego. Jesteśmy przed takim, może nie mind game'em, ale czymś równie fajnym, ciekawym, związanym z pewnym motywem. Nie jestem jeszcze pewien, jak będę rozbijał odcinek. Mam po lewej oczywiście taką małą ściągawkę, jak to mniej więcej ma przebiec. Jest to miejsce, w którym można się pomylić i zaliczyć, może nie tyle co bad end, ale po prostu game over. Także, znaczy, to może być chyba bad end. Tak mi się wydaje. Nie jestem już do końca pewien. Pamiętam, że gram na streamach, to chyba udało mi się to za pierwszym razem przejść. Mimo wszystko tutaj mam taką małą ściągawkę, zobaczymy co się stanie. Lecimy. A, muszę kliknąć po prostu na te drzwi. Pokój jest ciemny, ledwo cokolwiek w nim widzę. Ranger prawdopodobnie coś planuje. Najpierw muszę steal myself first, muszę się pozbierać. Chodźmy. Okej, okay, jest Safalin Ranger. Wygląda na to, że zebraliście się, czynoki. Czego od nas chcecie, miał? Zebraliśmy wszystkie gwiazdki, nie powinno być żadnego problemu. Ta głupia gra się nie skończyła. Ty cholerna lalko. Nie, przepraszam, ale że muszę to mówić, ale subgame jeszcze się nie skończył. Pozwólcie, że przeczytam wam rezultaty. Chyba zapomnieliście, że w tej grze chodziło również o kupywanie i sprzedawanie tokenów, racja? Łapie. Ilość tokenów, którą mamy za wymiany? Właściwie to podliczamy w sumę tokenów innych ludzi, z którymi wchodziliście w interakcję chociaż raz. Co oznacza, że tokeny, które straciliście, dalej będą się liczyły do puli. Więc nie musimy mieć ich przy sobie? Zgadza się! Powiedziałam wam, że ta gra wymienia zaufanie za tokeny, racja? Ilość, którą zdobyliście, to się liczy. Więc naturalnie, nieważne jak wiele tokenów własnych macie, one nie będą liczone. Teraz przejdźcie stawiska. Ustawcie się. Osoba, która zdobyła najwięcej zaufania, będzie miała specjalny przywilej. Przywilej? A Kutaro się zaświeciły rude oczy, bo kurczę, zebrał podczas gry 500 tysięcy tokenów jako jedyny. Chyba od wszystkich wziął wszystkie tokeny, nie wiadomo jak. Sprzedając duszę, laptopa i wszystko i teraz co? Przejdźmy do rzeczy. Przecudowny tytuł. Pierwszego miejsca idzie do... Kutaro Burger Berga! Gratulacje! Zaskakujące. To! Okej, stań tutaj. Ahem, a więc, zobaczmy, czy mogę przyprawić wywiad? Dlaczego ty? Nie podrywaj ze mną. Co to jest za przywilej? Cóż za niecierpliwość, wytłumaczę ci później. Wszyscy, którzy nie dostali pierwszej nagrody... Wszyscy poza pierwszą osobą nie dostają nagrody, więc będę was czytał w kolejności. O co chodzi ci z tym baba? Nie przeszkadzaj mi, Safalin. Ła, powiedziałeś mi, że tar się robi na próbach, nieprawdaż? Podaję wam top 3. Kana Kizuchi. Ja? Alicia Busame. Ho! I Soul Hiyori. To była bliska walka. Ha, niezłe miejsce. Ha, całkiem za reakcja, jak na kogoś, kto w życiu nie był pierwszy. Onto this smart up in the middle. Można ci, można was, tych, których przeczytam teraz, można nazwać co wyżej średnimi. Keiji Shinoji! Och, ledwo się wstrzymałem. A, zaskakujące, że mi ufacie. A ci, którym nie za bardzo się udało, to trzy idiotki. Sara Chidoin, Reku Yabusame i Naego Koro. Wypluj te słowa hultaju, bo zaraz moja pięść zatańczy tango na twojej mordzie. Koro nazywasz idiotą? To nie jest gra. Okej, okay, trzy idiotki? Zbierzcie się tutaj. Teraz czas ogłosić dno tej beczki. I na ostatnim miejscu jest... Jinibushi! Na samym końcu!
po prostu najgorszy. Nie nazywaj mnie najgorszym, mów! Denerwuję się przez ciebie, miał! To jest trochę smutne, bo Jin dosłownie nam chyba oddał z 1000 tokenów w międzyczasie tak zwanym. Daj spokój, masz 0 tokenów! Chyba nie brałeś nic od nikogo. Nie chciałem się wymieniać, miał. O, Jin! Uparty do samego końca! Czy dzieciaki w tych czasach nie mają żadnego żalu? Cóż, nieważne. Zróbmy sobie wspólne foto. Stańcie tutaj. Nie mogę tego wytrzymać. Czy Ranger za nim podrywa? Ja mam złe przeczucia. Na miejscu? Dobrze, a teraz uśmiech. Co? Co to do cholery? Co ty kombinujesz? Ja nie mogę się ruszyć, łów! Jin, Kutaro! Ranger, puść tą dwójkę, albo... Haha, co ty na to, że powiem nie? Ha? Czy to jest klatka? Idziecie tam! Proszę, wypuść nas! Ranger, co ty odwalasz? Wypuść ich! Ty mi nic nie zrobisz, prawda? Okej, wy trzy głośne idiotki. Obserwujcie ich z pokoju impresji. Ha? Impression, co oznacza impression dokładnie? Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? Nieźle się zadziało, co? Impression room. Pokój wrażeń, coś takiego. My jesteśmy wysoko. Ziemia się podniosła. Jaka rada za wasze starania? Dałem wam specjalne zaproszenie. Cieszcie się. Jak pierwszy raz to przeżywałem, to myślałem, co tu się kuźwa dzieje. Ci przyczepieni do tarczy. Ci w jakimś akwarium pokoju. Te zostały wysunięte gdzieś. Czym jest pokój wrażeń? Cholera jasna. Przestań się wygłupiać, Ranger. Lepiej przestań wrzeszczeć i posłuchaj mnie chociaż raz, ponieważ wytłumaczę ci teraz zasady. Zasady, powiadasz? Zasady ostatecznej atrakcji. Pokoju Arbitration. Arbitration to jest chyba osądu. Arbitration. Arbitraż, rozjemstwo, sąd rozjemczy. No takiego sądu. Osądu, coś takiego. O, chyba pierwszy raz widzimy twarz Rangera bez żadnej tabliczki, tak mi się wydaje. Aktualnie pierwsze miejsce Kutaro oraz ostatnie miejsce Jin są przyczepieni plecy w plecy do celu. Niedługo ruszy timer. Kiedy timer dojedzie do zera, maszyna się aktywuje. A zabójcze, jadowite żądło zostanie wystrzelone w Jina. Miau? Ostrze... jad z ogromnego skorpiona Rikuto jest potężny. On zginie w wielkich bólach. Żartujesz, miał? Dlaczego, łów? Dostałem 10 gwiazdek, miał? To jest oczywiste, że muszę ukarać jakąś osobę z ostatniego miejsca, która nie zdobyła żadnego zaufania. Nie słyszeliśmy o tym, ani razu. Haha, przepraszam. Nie, nie możesz. Cholera, kurczę. Przecież to jest egzekucja. Ha, okej. Dam wam jeden sposób na uratowanie go. Jeżeli ten, który zdobył największe zaufanie, weźmie to miejsce, mogę to zaakceptować, rozumiecie? Jestem tak ciekawy, co zrobi Kutaro. Kutaro, przed tobą jest czerwony przełącznik. Naciśnij go, a cel obróci się o 180 stopni, a żądło wysuruje zamiast niego w ciebie. Chyba to nie jest mój przywilej. Przywilej jest poświęcenie się za Jina. Możesz zrobić co chcesz. Ten przełącznik nie jest obowiązkiem. Jest twoją opcją, twoim takim... taką mocą, przywilejem właśnie. Mięśniasty gorylu! A więc, czy powinniśmy zaczynać? Reszta może się... uspokoić. Pomocy! Pomocy, pomóżcie mi, miał! Muskularny gorylu! O kurde bele. Means of Rescue, a tu się zaczęło coś jeszcze ciekawszego.
ten dupek. Wiedziałam, że coś jest nie tak. I że to nie skończy się tak dobrze. Ach, Jean, musimy coś zrobić. Ekrany się aktywowały. To są jakieś timery. Cholera, co teraz? Co powinniśmy zrobić? Nie możemy zeskoczyć z takiej wysokości. Czy nie możemy jakoś wpłynąć na grę? Co możemy teraz zrobić? Dobra, to ja muszę zapisać, bo tutaj będzie można się potknąć. A to bym nie chciał. Teraz tak. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, musimy uważać, żeby za dużo nie stertować i za dużo... no po prostu nie popełniać za dużo błędów. Tak naprawdę będziemy gadać we trójkę. Przynajmniej na razie. Chyba, tak mi się wydaje, więc to powinno być stosunkowo łatwe. Pomyślmy, jak możemy uratować Gina. Musimy wybrać ten temat oczywiście. Nie chcę, żeby to rower się poświęcał. Ale jak? Cóż, Sara, co powinniśmy zrobić? Wcześniej Ranger nazwał to ostateczną atrakcją. O! Póki co atrakcje były do pokonania. Musi być coś. Musi być sposób, żeby uratować Gina. Sara, pomyślmy o tym. Nie możemy się poddać. Development, przechodzimy dalej. Możesz też powiedzieć, ale możemy tylko obserwować. Oni na ziemi przynajmniej mogą coś zrobić, ale z tego miejsca nie możemy nawet podejść do Gina. Reko, ciągle i ciągle pokazywali nam nadzieję, tylko żeby nas zdradzić. To musi być to samo. Żeby pomyśleć, że nawet Reko straciła morale. Musimy pomyśleć, racja Sara? Tak. Kiedy jestem z tobą, Sara, czuję, że mogę pokonać każdą trudność. Jeżeli wszystkie razem pomyślimy, może coś wpadniemy. A, jednak okej, jednak z nimi też możemy grać, nieważne. Proszę! A, okej, przecież on jest przyczepiony do ściany, w sensie do tej tarczy, to w sumie ma jakiś tam sens. Musicie coś zrobić, cokolwiek! No, czas się wam powolutku kończy! Powodzonka! W tej dyskusji jest limit czasowy, zanim jadowite żądło zostanie wystrzelone. Używaj ekstraktu, żeby pobierać zeznania, tak samo jak... opcji V, konflikt oraz item. Nie pozwól, żeby żądło zostało wystrzelone. Okej. W tym momencie zapiszę sobie. W tym momencie i teraz tak. No musimy chyba pogadać z wszystkimi. Proszę, ludzie! Okej, on powtarza się. No chyba musimy poekstraktować, tak naprawdę. Mam na myśli, co jeszcze innego możemy zrobić. Musimy zobaczyć, czy jest jakaś sztuczka w tym pokoju. Everyone's relative positions. Znając pozycję każdego, chyba chodzi o sztuczkę. Możemy sprawdzić, czy jest jakaś specjalna sztuczka, czy coś dotycząca tego pomieszczenia. Jakaś sztuczka. Rozumiem. Pierwsza rzecz, którą zauważyłam, to te dwa ekrany. Ha. Na ekranach jest napisane lewo, zostało 35,5. Nie ma wątpliwości, że to jest czas do trucizny. Na pewno ci będzie zostało 0. Jean... Okej, Reko się uspokoiła. Czas poszedł do przodu. Niestety. Dobra, teraz musimy chyba pograć z Nao. Po pierwsze, co powinniśmy zrobić? Od czego zacząć? Nao, uspokój się. Pomyśl, co możemy zrobić na początku. Tak, przepraszam. To, co mogę robić, to obserwować. A to, czego jestem ciekawa, to... co robią tutaj te ekrany? Zastanawiam się. Jeden z nich wydaje się być timerem, który odlicza moment wystrzelania żądła. Tak. To się zgadza, bo to ten po prawej. Nie jestem pewien, w sumie obie opcje pasują. Więc lewy, albo pozostały, niesamowity jest język angielski, ekran byłby timerem tego jadu. On... obniża się? Okej, Nao się uspokoiła. Czas poszedł naprzód. Kurde bele. Dobra, co one teraz mówią? Ja muszę zobaczyć. A czemu jedna mówi, że to jest timer, a druga, że to jest timer? I dlaczego ktoś w ogóle nazwał to timerem? Jak tu piątki a zero się zmieniają. To jest czas skonfliktować to, co mówi Reko, tak mi się wydaje, z tym, co mówi Nao.
Chwilę, poczekaj, Reko. Co? Czy timer do jadowitego żądła nie jest na lewym LCD-ku? Ekranie? Ale na prawym jest napisane pozostało 35,5. Czy to nie jest timer? On się nie rusza. To prawda. Napis pozostał 35,5 pokazany na prawym ekranie nie zmienia się ani trochę. Co? Macie rację, on nie schodzi w dół. Ale jeżeli to nie jest timer, to co to niby pokazuje? Nie wiem, ale mam w głowie jeden pomysł. To może iść klucz do rozwiązania sztuczki stojącej za tą atrakcją. Naprawdę? Naprawdę mówicie, że jest sposób, żeby ocalić Gina. Ha. Więc... Oczywiście, że dam sobie radę. Rozkminijmy to. Na początku musimy pomyśleć, co oznacza pozostało 35,5. Racja? To prawdopodobnie... Te słowo oznacza prawdopodobnie, że pozostało. W sensie, no, w angielskim trochę inaczej brzmi, ale left i remaining to powiedzmy left właśnie ma wiele znaczenia. Remaining to jest takie na pewno pozostało. Pierwsze jakby tłumaczenie, nie? Ha, może da się jakoś obniżyć ten numer? Albo zrobić coś, żeby jakoś je wyrównać? Co oznacza? To, co jest ważne... to, co jest ważne, to jednostki. Pozostało 35,5. Długość, waga, objętość? Jeżeli poznamy jednostki, może rozwiążemy tajemnicę. Ale nawet jeżeli zbijemy to do długości, to mogą być metry, cale, jardy. Jeżeli dowiemy się, z czym to jest związane, to powinno dać nam wskazówkę. Osoba, obiekt, akcja. Powiedzmy na przykład, że to jest numer związany z NAO, więc na przykład, jeżeli odetniemy 35,5 cm włosów NAO, Jin zostanie uratowany? Jeżeli zmiana mojego stylu bycia ocali Jina, odetnę tyle, ile będzie trzeba. A może chodziło o rękę, a nie o włosy. Przypomina mi się seria Piła. Seria filmów oczywiście. Nie sądzę, żeby to było to. Ale sprawdźmy wszystko. Szczerze, ta walka bardziej tyczy się intuicji niż logiki. Ale nie ma wątpliwości, że ten numer ma coś wspólnego z czymś, co jest tutaj. Znajdziemy ucieczkę. Nawet jeżeli będziemy musieli zrobić to siłą. Będziemy musiały zrobić to siłą. Okej, myślę, że czas na save'a. Macie, że... Zaraz zrobię jeszcze jedno save'a awaryjnego chyba, ale na razie tak. Na razie startuję, no muszę zdobyć informacje. Szczerze, nie mam pojęcia, co to może być. Hej, Sara! Jak myślisz, do czego tyczy się ten obiekt? Do osoby, obiektu czy akcji? Co najbardziej? No ja myślę, że do osoby, nie mamy tutaj żadnych obiektów. Możemy wkręcić akcję, ale co by mogło być 35,5 akcji? No 35,5 osoby też nie ma za bardzo sensu, ale połączyć to z jakąś wartością, na przykład z wzrostem albo z wagą, to miałoby sens. 35,5 kilograma akcji już nie ma za bardzo sensu, rozumiecie, o co chodzi. Może osoba? Osoba? W takim wypadku... Czy to może być numer związany z Jinem? I z tym, że jest na... w nią wymierzone żądło? Ha, nie mamy co do tego dowodu. To tylko sugestia. Numer związany z Jinem. Czas minął. To zajmie trochę czasu, ale musimy to... troszkę jakby... zamknąć w mniejsze ramy. Sara, pomiędzy długością, wagą, a objętością, jak myślisz, co jest najważniejsze? Ja myślę osobiście, że chodzi tutaj o wagę. Tak bym strzelił. W sensie objętość od razu bym odstrzelił, ewentualnie jeszcze bym pomyślał o długości, ale myślę, że to jest waga. Te pola wyglądają, jakby po prostu dało się na nie stanąć i być może wtedy właśnie... W sensie ciężko by było cokolwiek innego zmierzyć w taki sposób, prawda? Jest taka trochę pokrętna, ale działająca logika. Może waga? 35,5 kg, 35,5 grama, 35,5 kg. Czy to może być waga ucznia podstawówki? Waga ucznia podstawówki? Dobra, na wszelki wypadek, a może jeszcze nie teraz. Bo teraz muszę znowu skontrastować ich słowa. To by pasowało nawet, nie? Waga... Jestem w stanie uwierzyć, że Jin może ważyć 35,5 kg.
Chwila, Nao, co powiedziałaś? Że 35,5 kg to jest waga takiego ucznia podstawówki. Zastanawiam się, czy... Hej, Jean! Ważyłeś się w szkole, co? Miau? Powiedz nam, ile ważysz w kilogramach? Właśnie w kilogramach, a nie w jakichś durnych funtach, uncjach, łokciach, stopach czy głowach. Ile to było? 35,5, łop! To dokładnie to. Numer na ekranie. Czy to jest przypadek? To jest zbyt dokładne, żeby to był przypadek. Ale co to do cholery oznacza? Pomyślmy, pozostało 35,5 kg, racja? Więc... Albo zwiększenie, albo zmniejszenie wartości powinno dać nam odpowiedź. Zwiększenie lub zmniejszenie 35,5 kg. Co? Gdzie? Kto? Pomyślmy o tym jeszcze raz. Pomyślmy o tym wszystkim. Idziemy dalej. Waga. Zwiększyć, zmniejszyć 35,5 kg? Nie jest dobrze. Zaczęłam panikować. Poczekaj chwilę. Chyba rozumiem. Ha? Ta platforma, na której jesteśmy. Cały ten pokój jest ogromną wagą. Ogromną taką płytą naciskową. Nie ma szans. Potrzebujemy 35,5 kg, żeby nacisnąć na przełącznik. Więc tu jest napisane pozostało 35,5 kg, ponieważ... Jeżeli dodamy 35,5 kg wagi do platformy, może ci mechanizm uratuje Gina. Okej, okay, musimy niestety znowu ekstraktować, a teraz zapiszę sobie na 30 pliku. Ale jak mamy to ustalić? Poczekaj, jest sposób. Powiedz mi, jak ci znalazłeś sposób? Skoczymy. Jeżeli platforma naprawdę jest taką wagą, wtedy waga potrzebna do zwiększenia... To waga się ogarnie, kiedy będziemy w powietrzu i zmniejszy się, kiedy wylądujemy. Właściwie, jeżeli będziemy skakać, napis pozostał 35,5 kg powinien się zmieniać. Zrozumiane, więc proszę, podskoczmy. Jasne. Reka podskoczyła wysoko w powietrze. Cóż, Sara, zmieniło się? Nie przyniosło się. A, serio? Nawet na chwilę? Nie było żadnej reakcji. Więc to w ogóle nie jest związane? Masz na myśli, że Impression Room naprawdę jest tylko dla takiego... Impression to jest takie wrażenie, dla takiego wrażenia? Cokolwiek zrobimy, to nie ma żadnej różnicy. Pokój wrażeń tylko dla outsiderów, tylko dla wyrzutku? Nawet podskoczenie nie zmieniło wagi wyświetlacza. Ale czy to nie jest ważne? Czas ruszy do naprzód? Kurde, nie, zapisał co chwilę. Sara? Pomimo to, co powiedziała Reko, jestem ciekawa, czy to naprawdę jest nieważne. Timer trucizny i pozostało 35,5 kg, które się pojawia. Dlaczego one tutaj są? Gdy tylko my możemy je zobaczyć. O! A poza tym? Dlaczego tylko naszą trójkę oddzielono? Ranger powiedział, że mamy specjalne zaproszenie, ale... Oczywiście, jest zbyt dużo dziwactw w tej sprawie. Ci, którzy zajęli wysokie miejsca, nie ma ich tutaj. Nie ma stąd dobrego... Nie jest to dobre do patrzenia. Nie no, chodzi bardziej o to, że nie ma tej osób z wysokimi miejscami. Ranger powiedział, że to jest nagroda za nasze starania. Tak! Ale biorąc pod uwagę, jak dziwaczne jest... To jest dziwaczne, że... Tylko osoby, które zajęły niskie miejsca tutaj są. Ha? Zastanawiam się, czy celem pokoju wrażeń... Czy nim jest kara? Czy mam ukarać flanking students? Muszę zobaczyć, co to znaczy. Tych, którzy oblali? Uczniów, którzy oblali? To nie jest nie do pomyślenia. Okej. Okay. No nie, jeszcze nie zapisuję. Teraz trzeba znowu chyba skontrastować. I chyba znowu też samą Reklu z Nao. O, czy ja... Co ja zrobiłem? Zastoruj to. Nao, powtórz to. Myślę, że ten pokój ma nas ukarać.
O czym ty mówisz? I za co ma nas niby ukarać? To nie ma nic wspólnego z ratowaniem Gina, racja? Mam na myśli, jeżeli to byłaby prawda, nie byłoby powodu, dlaczego oddzielili nas od Clayjero i reszty. Jestem pewien, że ten pokój jest połączony z mechanizmem, żeby uratować Gina. Może nasza kara jest związana z pozostałą 35,5 kg. To jest nieważne. Nic, co robimy, nie ma znaczenia. Rozejrzyjcie się. Nieważne, jak dużo skaczemy po tym, ten wyświetlacz się nie zmienia. Robiąc to, rekord podskoczyłaś teraz wysoko. Ha? Co do cholery? Słyszałem dźwięk. Co takiego? Myślę, że dochodzi z podłogi. Spróbuję podotykać trochę ją. Oho. Jest tutaj jakiś taki głuchy dźwięk dochodzący z tej płytki. Zastanawiam się, czy... Jest tutaj małe indentation. Indentation podejrzewam, że to jest wgłębienie, ale się upewnię. Indentation. Wcięcie, wgłębienie, wcięcie, coś w tym stylu. W przerwie pomiędzy kafelkami, gdzie mogę wcisnąć palce. Ta płytka tutaj, da się ją usunąć. Okej, zacznijmy ją. Gotowi? I... Pod płytką. Na dole głębokie dziury były kolce. Było łóżko z kolcu. Znaczy łóżko. No była taka wyścielona podłoga kolcami. Jajc! Co to do cholery jest? Pułapka? Sara! Coś jest napisane z tyłu tego kafelka. No to z tyłu kafelka był napisany napis, żeby uratować. Żeby uratować? Wtedy kawałek kafelka spadł na dno. Zmieniło się. O! Numer na prawym wyświetlaczu! Pozostało 35,3 kg. To trochę tam spadło. Ciekawe, co to oznacza. To jest waga fragmentów, waga kolców, długość kolców, no długość kolców? Jaka długość kolców? No błagam. To jest waga tego fragmentu. Co? Rozumiem. Pomysł rekord nie był do końca zły. Ranger, odpowiedz mi. Na dnie tej dziury są tam kolce, ale czy to może być też... Waga? Waga? 35,5 kg na ekranie, które pasuje do wagi Gina. Kawałek podłogi, który odpadł, tam na dół na kolce, zmniejszył ten licznik do 35,3 kg. Prawdopodobnie była to odliczona waga tego fragmentu. W skrócie, jeżeli coś, co będzie ważyło 35,5 kg lub więcej, tam spadnie, mechanizm z jadem się zatrzyma. Mylę się? Zgadza się! Niesamowite, że rozmieniliście to z taką ilością wskazówek. Jesteście niesamowitymi gnojkami. Więc my naprawdę możemy go uratować? Możemy ocalić Gina? Tak? Oczywiście, że możecie. Oczywiście, jeżeli dacie radę. Teraz nie ma czasu na pogawędki. 35,5 kg. Chcecie pogadać o tym, czego użyjecie jako wagi? To jest w sumie bardzo mocna sprawa. 35,5 kg. Ściany. Mamy ściany i wyświetlacze. Jeżeli je odłupiemy i upuścimy gołymi rękoma? Więc co robimy? Na pewno jest tu coś na tyle ciężkiego, żeby tego użyć. Nie ma niczego na tej platformie, prawda? Czy ten cholerny ranger nigdy nie chciał nas wypuścić, żebyśmy go ocalili? Czy nie ma żadnej nadziei? To jest ciężka sytuacja generalnie, bo tak, no rzeczywiście musimy wyrównać. Dosłownie to jest uczciwa wymiana. 35,5 kg ciała Gina za 35,5 kg czegokolwiek, co tam zrzucimy. Zastanawiam się tak naprawdę, czy jest jakiś sposób na obejście tego. Wydaje mi się, że z tej platformy nie można odłupać niczego. Myślę, że jakby wrzucili całą płytkę do końca, to myślę, że jak taki fragment płytki to było jakieś 0,2 kg, to myślę, że cała płytka może ważyć maksymalnie do jakichś 3-4 kg, co by pozostawiło jeszcze 31 kg. Biorąc pod uwagę, jakby się nawet rozebrali do naga, to myślę, że całe ubrania mogłyby maksymalnie z 8 kg ważyć, więc zostaje nam 22 kg. To jest o tyle, powiedzmy,
kiepska sytuacja, że pomyślmy nawet trochę o bardziej drastycznym wariancie tej gry. Wyobraźcie sobie, że dostaliby piłę. Piłę, którą mogliby coś sobie odkroić i spróbować ten deficyt jakoś nadrobić. Jest to taki motyw trochę rodem właśnie z filmów, z serii filmów Piła, o którym już w sumie w tym odcinku mówiłem. A może to było w poprzednim? Może to było w poprzednim. No mniejsza o to. Darkshire to jest właśnie taki pomysł. Nawet wtedy byłoby bardzo ciężko. Tak naprawdę, no, gra łatwo nam wskazuje, że jeżeli chcemy ocalić Gina albo Kutaro, ale wiecie, że Kutaro nie naciśnie guzika, no to musimy poświęcić nas, Sarę, nas jako Sarę, Nao albo Reko. Kiepski wybór, prawda? Kiepski wybór, ale zapewniam was, że końcówka tego, co nas tutaj czeka, będzie bardzo emocjonująca i bardzo mocna. Nie wiem, czy poznamy całą w kolejnym odcinku. Ten odcinek dobiega końca. Jak zwykle zapraszam do walki o zasięgi kanału. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, wbijcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przeminąć żadnych informacji. Pierwsze 5 linków pod tym materiałem odeślę was do moich najprzydatniejszych mediów społecznościowych. Macie ich więcej, ale 5 pierwszych jest najważniejszych. Jest to oczywiście Twitter, serwer Discord, blog Pekatorum, Twitch oraz Patronite. Zapraszam was serdecznie. W tym momencie się będę z wami żegnał. Kolejny odcinek niestety dopiero za 2 dni. Jutro widzimy się o 16 w trybach dodatkowych do Danganronpy V3, a o 18 w drugim analitycznym podejściu do Danganronpy I. Poza tym właśnie w godzinie 18 za 2 dni widzimy się w kolejnym odcinku z Your Turn to Die, a także w odcinku Super Danganronpa Another. Jak zwykle zapraszam was serdecznie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.